Jak co roku uczniowie drugiego ELO przygotowali dla swoich kolegów jasełka, młodzież mogła zaprezentować swoje talenty aktorskie, muzyczne i wokalne, a w przygotowania wkładają mnóstwo serca. Chodziłyśmy na próby codziennie, odbywały się tutaj właśnie na auli i wszyscy razem się zbieraliśmy, aby wszystko przećwiczyć i mam nadzieję, że nam dobrze wyszło. Wydaje mi się, że raczej są wszyscy chętni, bo naprawdę to jest dobra zabawa, takie jasełka właśnie. Wiele młodych ludzi, zwłaszcza wierzących, chętnie właśnie chciało się zaangażować i szczególnie śpiewać kolędy, bo to właśnie tak się zgraliśmy wszyscy i po prostu uczciliśmy narodzenie Jezusa Chrystusa i dlatego to było takie fajne wydarzenie, że mogliśmy się wszyscy spotkać w jednym miejscu z dyrekcją, z całą szkołą. Wielu wierzących, ale również nie, ponieważ nie zawsze się znajdą, mogą lubić jakby występ na scenie, śpiewanie i też również się zaangażować. W rozwijaniu talentów młodym ludziom pomagają dumni nauczyciele. Troszkę skorzystałam z poezji, właśnie tak jak było powiedziane, Ernesta Bryla. Młodzież chętnie, nawet sami proponowali, kto może śpiewać. Siostro, my mamy instrumenty, możemy się włączyć. Sami podpowiadali, kto... Ja jestem w tym roku nowa, dopiero zaczęłam od września w tej szkole, więc to było dla mnie taka ogromna pomoc, że młodzież wyszła z taką propozycją, z chęcią. Mają zdolności takie, żeby się pokazać i wspólnie gdzieś tam zaprezentować swoje umiejętności, zdolności i wokalne, i teatralne, także bardzo chętnie taka młodzież występuje w takich organizowanych jasełkach. Przy tej okazji młodzież i nauczyciele mogli złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Młodzież może wspólnie w tym takim świątecznym nastroju spędzić te kilka chwil przed spotkaniami takimi świątecznymi w klasach. W całej szkole czuć dzięki temu magię świąt.